Godzina 8:00, o równo. Buongiorno. Tak, Hati, Łukasz, Grzegorz, mój partner Krzychu Królas, no i ja na kopie spadowej. Filar kopy spadowej, jak to zwykle filar w Tatrach, zaczyna się kominem. Jak widać, trawki siedzą całkiem przyzwoicie. No, dobrze, dobre jest. Cześć wszystkim w kolejnym filmie. Jak już wiecie, na filarze kopy spadowej wspinaliśmy się z Krzyśkiem, wyprzedzając przy tym trzyosobowy zespół naszych kolegów. To nie ciągnij za nią. To chce mieć luz. Nad startową rynną Sawickiego i po trawersie pierwszego pola śnieżnego kontynuowaliśmy wspinanie na lotnej przez Wielki Komin, gdzie głównym problemem jest narażenie na sypujący się śnieg, lód i kamienie. Dobra, jeżeli o mnie chodzi, to możesz iść dalej. Czy tam masz trudno teraz? Jak dasz radę, tu idź. Uwaga, leci. Ale powinno się udać. To tu właśnie, u zwieńczenia Wielkiego Komina, znajduje się pierwsze piątkowe miejsce na drodze. Jednakże trudności szybciej się kończą, niż zdążą nas zmęczyć. Wspomnę jeszcze, że wcale nierzadko zdarza się, że cały ten końcowy próg komina wylany jest lodem, co zmienia zupełnie jego charakter trudności, jak i asekurację. W naszym przypadku jednak cała asekuracja na tym odcinku opierała się na frędzie w dolnej części trudności oraz dopięciu się do paru starych pętli zarzuconych na głazie u góry, co w połączeniu z ewentualnym miękkim lądowaniem w śniegu pod nami dawało nam wystarczające poczucie bezpieczeństwa i umożliwiało szybkie przejście tego odcinka. Powyżej progu komina kontynuowaliśmy wspinanie po 45-stopniowych trawach i piargach aż do śnieżnego siodełka, nad którym po około 30 metrach udaliśmy się krótkim, 20-metrowym trawersem w prawo za winkiel, gdzie wyszukaliśmy możliwie jak najłatwiej wyglądającą formację, którą przebijamy się do wyższych partii ściany. A, wygląda robialnie. No jasne. Ja bym się łapał skały i tam to trawsko, jak siadło. Próbowałem właśnie go skaczyć, kurde. Siedzi trawa. Choć nie wiem, czy do końca. Królas poszedł wariantem w prawo. Mówię o tobie w czasie przeszłym. Dzięki. Chociaż dwie trzecie? Tak, już idzie, no. Jest metr nad ciebie, a co? No, nie ma problemu. A jak tam trudności? Łatwo. Dobra, nara, hej. Dobra. Niech wybiera! Masz wybierać. Drugi, piątkowy próg, znajdujący się mniej więcej w jednej trzeciej ściany, jest nieco trudniejszy od poprzedniego. I w naszym odczuciu to właśnie on jest kruksem drogi. Cała trudność opiera się na technicznym trawersie na równowagę w prawo, przez płytkę wychodzącą z komina do traw. Skąd już udajemy się łatwiejszym terenem do pola śnieżnego, które doprowadzi nas do trzeciego progu skalnego. Kurde, ujęcie zrobię. Pyk. Tu się już kameruje. M6.
Hopie, to jest obite. No? To jest obite. Znowu haczor. Mówię, obita droga. Dobra. Nie lubię wisieć na dziabach. Mówię, że nie lubię drajtulować. Bo wiesz, bo był tu takie miejsce, że na jednej dziabie musiałem się podciągnąć, ale... A wszystko reszta pod śniegiem, nie? Ja się wolę trzymać rączkami, a dziaby mieć tylko na backupa. Proszę, jak bezpiecznie. Kolejny hak, o dwa. Nie, już się nie dopinam, bo to nie ma sensu. Na zupełnie łatwe. Wiesz co? Wypuść mnie 10 metrów i ci krzyknę, czy lotna, czy nie, okej? Okay? Dara. Ups. Jak ktoś się tu nie mieści, to podobno nie może być taternikiem, bo jest za gruby. Trzeci próg, jak wygląda, każdy widział. Jego wycena to dolny zakres piątki. Odczucia takich trudności pogłębia jeszcze bardzo dobra asekuracja z zastanych haków. W górnej części progu natrafiamy na trawersujący w prawo uroczy kanion, z którego wychodzimy, by kontynuować równie zabawnym, trikowym przejściem po płycie z rękami na klamiastej krawędzi kanionu, aż do zupełnego wypłaszczenia. Jednak podczas wspinania wspomnianym przyjemnym trawersem musimy szczególnie zwrócić uwagę na prowadzenie naszych lin ze względu na bardzo duże ryzyko przecięcia ich podczas lotu. Po wiedzę z tego zakresu zapraszamy na nasze kursy wspinaczkowe w Skale. No, szło lepiej zrobić takie stanowisko. Nie róbcie takich stanowisk. Dobra, trzymaj się. No, zostawiliście. Dopiero, o. Tędy, widzicie ludzie, tędy musicie chodzić. Trzymaj linę.
takie trawska. Ja nie mogę. Następnie nad siodełkiem powyżej trzeciego progu idziemy jak najbardziej prosto do góry, aż znajdziemy zaledwie 4-metrowy próg skalny, po którego lewej stronie znajduje się zacięcie z bardzo fajną, treściwą ryską, która oferuje niezwykle przyjemne ruchy. To było trudniejsze niż ten kruks. To było trudniejsze niż to na dole. Następnie kontynuujemy wspinanie grzbietem filara poprzez łatwy labirynt kamieni, klucząc to po jego prawej, jak i lewej stronie, przy czym zatrzymując się co parę kroków, by podziwiać piękno tatrzańskiej przyrody. Tak oto, dochodząc do stanu duchowej nirwany, osiągamy również wierzchołek kopy spadowej. A, na pewno. Hurra! Jesteśmy na szczycie, królas! Brawo, partnerze! Nie chce mi się tam iść. Dobra, nie byliśmy na szczycie. Nigdy z nas nie był. Nigdy nie byliśmy na szczycie kopy spadowej. Ale nie chce mi się tam iść. Thank you.
Chodź partnerze, gratulacje. Oj, ze wzajemności. Very good job. Sobie teraz próbuję ze stępkiem. Congratulations. Aż zdejmę. Nie ściąga mi się nie chce. Gratuluję. Idziemy tam na szczyt? Takie łażenie tutaj przy szczycie jest bardziej niebezpieczne niż kurde wszystko co żeśmy robili. Zgadzam się z tą 100%. No to nie wiem po co tam chcesz iść. Żeby zdobyć ten. Gdzie fajny filmik. Kupę spadową. Z ciała mnie łapiesz? No z ręki ci. To chociaż usiądź sobie, nie? No, to zrobię. Tylko dziabły nic chcę zaczepić, wiesz? O, teraz. Dobra, dawaj. Kręci? Kamer, to już się kameruje. Ja masz kamerkę stary ustawioną maksymalnie w dół, więc się proszę państwa, tatromaniak Krzysztof Królas podąża dziewiczym szlakiem po grani oszrenionej do szczytu skopy spadowej. Yo. Nawis? Nie. Śmiało. Jak widać, nikogo tu nie było. Nasi poprzednicy wczoraj się wycofali. Nie doszli do szczytu. Strasznie im to szło, jak krew z nosa. Brawo! Ten następny. No dobra. Mu mało. Wszedł właśnie na Rocky Summit. A teraz jeszcze zejście w dół i dojście do wierzchołka. No nie, no zajebiście to wygląda, stary. Ale muszę wyłączyć kamerkę i cię zrobić zdjęcie. Tak, widzicie dzieci, trzeba nosić kaski. Kamień! Dawaj. No i stary autentycznie tędy ze stępkiem tam na górę. Po grani? Tak, niżne rysy. To jest kopuła szczytowa, a tam jeszcze idziesz granią aż do szczytu. Szczyt jest tam, to jest ta trzecia kopa. No i wiesz, najtrudniej przejść tą kopę pierwszą, a potem to już formalność, ale się trzeba wódz, nie? Ciągnąć jeszcze. Zrobiliśmy tą żaby miarkę, tędy przeszliśmy, poszliśmy na niżne i z niżnej zeszliśmy do szlaku na rysy. Jo. Come on. Wiesz co, ja bym jutro zrobił? Resta. Nie, poszedłbym na Długosza na kazalnicy. Ale to konkretna cesta. Konkretna. Trzeba wstać o trzeciej. I wrócić w nocy. Albo nie wracać wcale. I szpej bym dzisiaj zostawił tu na czarnym stawie. Co? Koledzy, którzy tu wczoraj zjeżdżali, wbili haka, z którego zjechali. Proszę zobaczyć. Dobra robota, panowie.